Witajcie. Dzisiaj będę robił pokarm dla krewetek własnej roboty, taki do it yourself shrimp food. Co roku go robię, gdzieś tak przed samą zimą. Głównymi składnikami będzie dynia Hokkaido, szpinak oraz jarmuż. Resztę składników zobaczycie na moim filmie. Dynia Hokkaido, szpinak świeży z mojego ogródka. Wszystko prezentowane na tym filmie jest z mojego ogrodu. Jarmuż, trochę białka, także suszony gamarus, taki robak. Suszone małe krewetki i małe rybki. Pyłek pszczeli, czyli witaminy. Próbka pokarmu białkowego. Tak wyglądają wszystkie składniki na tegoroczny pokarm. Także zabieramy się do pracy. Opłuczamy ten szpinak. Musimy go dobrze wypłukać z resztki ziemi i jakichś tam niepotrzebnych rzeczy. I teraz płuczemy jarmuż. Tak zblendowana wygląda Hokkaido dynia. Zarąbiście, pomarańczowa jak niczym marchewka. Chyba tej dyni troszeczkę więcej dorzucimy, bo to co to jest? No, musimy jej więcej tutaj dociąć i zblendować ponownie. Teraz dużo szpinaku weźmiemy, bo ma być zielono. Teraz jest zarąbista papka. Szpinak dobrze zblendowany. My to wszystko ładujemy do tej miseczki, bo no niestety w tym pojemniku mi się nie zmieści. Wtedy fajnie byśmy obserwowali kolor, jak się zmienia, ale to są tylko takie bajery zupełnie niepotrzebne. Przyszedł czas na jarmuż. Także nie za dużo, bo ciężko to jest zblendować. Także musimy po trochu robić to po trochu. Nie jest to proste. Nawet dla tak mocnego blendera. Tak wygląda jarmuż. Praktycznie niczym się nie różni tutaj kolorem, no i całą tutaj swoją strukturą, swoją masą od szpinaku. No i teraz wrzucamy pyłek pszczeli. Gamarus. No i nasze namoczone krewetki. Wodę wcześniej odlałem. A, zapomniałbym jeszcze o tym takim pokarmie. No i jedziemy. Ostatnia porcja do miksowania. Thank you.
Może niezbyt to pachnie, ale to są mega bomby witaminowe. Tu są właśnie zmiksowane zwierzaki. No, krewetki, rybki, gamarusy, witaminy, pyłek pszczeli. Jest naprawdę odżywcze. Taka papka tu jest normalnie z kilogram tego. To także jak ktoś będzie zainteresowany moim pokarmem, to piszcie w komentarzach. Teraz to wymieszam łyżką. Pod spodem tam była dynia Hokkaido, ale przy takiej ilości szpinaku i zielonego jarmużu praktycznie kolor zrobi się tylko lekko zielony. Nie dodawałem więcej niż dyni, dałem dużo mniej jak szpinaku, jarmużu, gdyż no pewnie ma dużo sporej ilości cukrów, a to nie jest zbyt pożądane w pokarmie. Tak wygląda nasza papka dla krewetek. Wszystko zblendowane, wszystkie te składniki, które widzieliście na początku. Potem wyłożę to wszystko na blachę albo na papier, no i będzie się to wszystko suszyło. A na koniec to wszystko, jak się zeschnie, potnę sobie na takie sticksy. Niektórzy robią tak, że ładują do piekarnika. Nie, ja tego nie robię, bo piekarnik, wysoka temperatura, no może nawet nie wysoka, możecie sobie suszyć godzinami albo nawet dniami w temperaturze 40-60 stopni, ale ja wolę to położyć na ogrzewanie, na płytki. Jeżeli ktoś ma ogrzewanie podłogowe, kładziemy sobie na tym papierze, na płytki, no i do jutra, no nie, no myślę, że spokojnie tam na noc sobie niech leży na płytkach i fajnie się to wyschnie. Na pewno lepiej jak w tym całym piekarniku. Normalnie jak ciasto, jakbyśmy robili ciasto jakieś. Dobra, już widzę, że o czymś zapomniałem. Zapomniałem to wodę jakby z tego wycisnąć. No i może być kłopot z formowaniem. Zobaczymy na szybko. No jest mega paćka. Nie wiem, co to teraz zrobić. W sumie możemy to rozsmarować i potem sobie po takim wstępnym przeschnięciu pociąć na jakieś kostki, tak oddzielić tą masę. Ja to robiłem w tamtym roku inaczej. Ale nie chcę właśnie się powtarzać, chcę jakby albo ułatwić, albo no zupełnie coś innego pokazać. Takiego placka możemy sobie formować. Możemy go sobie spokojnie rozciągnąć, bo on jest gruby, ma ze 2 cm, więc bez przesady. Sprawdzimy teraz głębokość. No, około centymetra. Centymetr albo mniej. Pół centymetra, centymetr max w niektórych miejscach. Także grube nie jest. Tak wygląda właśnie krewetkowy cake. No, mam nadzieję, że będą to pałaszować. Ozdobimy im trochę Hokkaido. Posypiemy. To się zeschnie i tak, także pochrupią sobie co nieco. I skończyliśmy. Trwało to godzina 20. Robota sprawnie przebiegła. No, troszeczkę zmieniłem plany. Tak wygląda cały duży mega placek krewetkowy. A z tego względu, że zapomniałem wycisnąć rękoma
z tej masy ublendowanej wody i nie dało się mi robić nożem takich kosteczek, nie udawało się. W całości taki placek położę na płytkach, na ogrzewaniu podłogowym. Myślę, że do rana mi to się zeschnie, a potem zobaczymy, czym to będę ciął, czy nożem, czy żyletką. Raczej nie żyletką, prędzej jakimś skalpelikiem. No i myślę, że krewetki będą zajebiście zadowolone. Także oglądajcie moje filmiki, dawajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. Trzymajcie się!